Wiele emocji wzbudziła podczas sesji Rady Powiatu dyskusja na temat stanu transportu publicznego na terenie powiatu. Opozycja obawia się wypierania prywatnych przewoźników przez Śląskie Konsorcjum Autobusowe, które w ramach transportu aglomeracyjnego dociera do gmin sąsiadujących z Wałbrzychem. Na sesji obecni byli przedstawiciele firm transportowych, którzy obawiają się o swoją działalność w świetle konkurencji ze Śląskim Konsorcjum Autobusowym, które wozi mieszkańców powiatu za stosunkowo niewielkie opłaty, ponieważ otrzymuje na ten cel dotacje. Po stronie przewoźników opowiadają się radni opozycyjni z Krzysztofem Kwiatkowskim z WWS-u na czele. 33%, około 33% dopłaca miasto Wałbrzych do tych przewozów. 33% dopłaca gmina, na której są realizowane te przewozy, a tylko 33% pochodzi z wpływów z biletu. Więc jak prywatny przewoźnik ma konkurować z autobusem, jeżeli on ma tylko 33% wpływów, ma za to płacić podatki, opłacać przystanki, ponosi wszystkie koszty związane z utrzymaniem. Natomiast druga strona twierdzi, że aby to realizować, potrzebuje 66% dotacji. Radny Kwiatkowski wytyka błędy, jakie rzekomo pojawiają się podczas realizacji tych zadań przez Śląskie Konsorcjum. Jednym z poważniejszych zarzutów jest podnoszony przez radnego donos na autobusy linii numer 5, które rzekomo zatrzymują się na nieoznakowanym przystanku. Na mocy jakiego prawa burmistrz Jedliny-Zdrój, pan prezydent Roman Szełemek utworzyli sobie przystanek komunikacji na terenie wjazdu na Myjnie, hurtownię budowlaną i bazę transportową Noworódzka 17A. Przypomnę, że jest to baza transportowa wykonawcy, który od wielu lat realizuje zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu wałbrzyskiego. Proszę pana, to są zdjęcia zrobione przez przewoźników z Górzycy, na których widać, że autobus w jakich warunkach stoi i w tym autobusie są ludzie. To proszę mi powiedzieć tak, skoro ten przystanek jest zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej, dlaczego jego nie ma w wykazie przystanków dróg wojewódzkich zatwierdzonych przez marszałka wojewódzkiego? Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy to jest legalne, że przewoźnik lokalny nie może wysadzić dzieci na przystanku w mieście, a państwo możecie sobie na terenie myjni samochodowej prowadzić komunikację, pobierać i wysadzać pasażera. Proszę mi odpowiedzieć, kto dba o bezpieczeństwo tych osób, którzy wysiadając z tego autobusu idą w kierunku Głuszycy po zmroku drogą, na której nie występuje chodnik ani pobocze. Kierownik Biura Transportu i Ruchu Drogowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania, podobnie jak obecny na sesji przedstawiciel Inspekcji Transportu Drogowego. Sprawa ta prawdopodobnie w najbliższym czasie zostanie zbadana i wyjaśniona. No trudno mi się, panie radny, niestety na ten moment ustosunkować. Po prostu trzeba sprawdzić. Co do tego przystanku, powiem szczerze, ja osobiście nie prowadziłem tych kontroli, ale prosiłbym w ogóle do państwa po tym posiedzeniu, państwo mogli przesłać nam coś w rodzaju wykazu problemów czy wniosków, które byście mieli, z podaniem załączników, tak, czy macie jakieś zdjęcia, czy jeżeli są jakieś informacje, notatki, tutaj spektrum dokumentów, z którymi państwo możecie dysponować, jest szerokie. I oczywiście my wtedy przeanalizujemy te poszczególne kwestie, będziemy też to łatwiej weryfikować. Zawsze dla nas jest przede wszystkim istotne to, czy ten przystanek jest ujęty w zezwoleniu albo w zaświadczeniu. Myślę, że państwo przewoźnicy mogą to potwierdzić. I oczywiście, że on jest odpowiednio oznakowany. Nawet jeżeli nie jest oznakowany, ale przewoźnik ma go w zezwoleniu, to my też od przewoźnika nie możemy konsekwencji wyciągać. Wtedy kierujemy wniosek do organu nadzoru ruchu, urządzania, tak tutaj oznakowanie i tak dalej, który powinien podjąć czynności związane z oznakowaniem takiego przystanku, ponieważ to jest też niezmiernie ważny element bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Inną kwestią podnoszoną przez radnych WWS-u był fakt, że w Wałbrzychu jest wyznaczonych za mało przystanków, z których mogą korzystać prywatni przewoźnicy, co utrudnia pasażerom korzystanie z tej formy transportu. Na przykład uczniowie dojeżdżający z Jedliny do pierwszego liceum ogólnokształcącego nie mogą wysiąść na placu Górnika, tylko muszą jechać dalej i wracać do szkoły innym autobusem. Radni zwrócili się do starosty powiatu wałbrzyskiego, aby poruszył te kwestie w rozmowie z prezydentem Wałbrzycha. W związku z odpowiedzią prezydenta miasta Wałbrzycha co do
sprawie zmian zezwoleń przewoźników wykonujących osobowe przewozy regularne na terenie powiatu dotyczące tych przystanków, o których była mowa. No, to zwróciłem się do inspektora transportu drogowego o przeprowadzenie kontroli, jak ta sytuacja wygląda na terenie powiatu. Mieliśmy spotkanie z panem inspektorem, był również pan inspektor z Wrocławia, gdzie omówiono te sprawy, że kontrole zostały przeprowadzone w części naszego powiatu. Natomiast o konkretnych efektach będziemy wiedzieli dopiero gdzieś po 15 lutego i wtedy rzeczywiście zorganizowane zostanie takie spotkanie, żeby sobie wypracować konkretne stanowiska z udziałem. Również mieliśmy spotkanie z przedstawicielami miasta Wałbrzycha, było spotkanie z burmistrzami, wójtami na temat transportu, gdzie informacje składał również pan dyrektor Rogiński, pan prezydent Szelemej, jeżeli chodzi o te sprawy. I ja sądzę, że po 15 zorganizujemy takie spotkanie, na którym już będziemy mogli zwrócić uwagę, gdzie tkwią tutaj te błędy. Bo jak wiemy, proszę Państwa, od 1 stycznia, jeżeli chodzi o zezwolenie, o rozkłady jazdy, zgodnie z ustawą te zezwolenia wydaje prezydent powiatu drodzkiego. A więc w związku z tym te sprawy się zmieniły i dlatego musimy pewne sprawy dopracować. Mam nadzieję, że po 15 lutym, po przeprowadzeniu tych kontroli kompleksowych na terenie całego powiatu, będziemy mieli takie rozeznanie, gdzie ewentualnie należy zwrócić uwagę, żeby to udoskonalić. I również tutaj po spotkaniu z przedstawicielami miasta Wałbrzycha te wszystkie uzgodnienia, również konsultacje z gminami. Tak się odbyło na przykład wczoraj spotkanie z panem z wójtami z gminy Starej Wugaczowice, gdzie był uwagi. Wypracowano pewne stanowisko i tutaj sądzę, że również będzie w innych sprawach te stanowiska wypracować. Dziękuję. Z pewnością niełatwo będzie osiągnąć kompromis między oczekiwaniami przedsiębiorców a założeniami władz. Wszyscy muszą jednak pamiętać, że w całej dyskusji najważniejszy jest tak naprawdę pasażer, który oczekuje nie tylko wysokiej jakości, ale również niskich kosztów poruszania się po najbliższej okolicy.